Kilku braci, którzy mieli to szczęście i odwiedzili Ziemię Świętą, yy, i nawiedzili również grób pański, usłyszałem i mogli się ze sobą zmówić niemal dokładnie tę samą opowieść. Mianowicie, wtedy, gdy weszli do tego grobu pańskiego, yy, mieli jakieś dojmujące poczucie pustki, yy, wrażenie, że, że tu nic nie ma. No i taka jest prawda, bo naprawdę nie ma gotu, bo z wstał. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że, że dzisiaj wciąż towarzyszy nam w Słowie Bożym słowo Chioba, który, który mówi: tak, nie widzę go, chociaż przechodzi, mija, a dostrzec nie mogę. I te słowa Chioba wzmacnia jeszcze dzisiejszy psalm: czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, żeby Ciebie wielbić, czy w grobach sławi się Twoją łaskę. I wspaniałe jest to słowo Boże, które, które dzisiaj do nas przemawia, bo ono z jednej strony pokazuje tę drogę, jaką do objawienia pełni prawdy o tym, co Bóg dla nas przygotował, czyli zmartwychwstanie i życie wieczne, pokazuje nam tę drogę, jaką Izrael dochodził do tej wiary. Pokazuje i y, do, do bycia gotowym, jeśli w ogóle można być gotowym, na, na objawienie y, tego w Jezusie Chrystusie. Pokazuje nam to, że Bóg prowadził. Y, te, na swój naród w sposób bardzo delikatny. Szanował yy, ten lęk przed śmiercią, który, który był w Izraelitach i który również nas nie odstępuje. Ale najcudowniejsze w tym słowie jest to, że Boża odpowiedź na ten lęk, na ten strach przed śmiercią przychodzi nie z zewnątrz, nie z góry, tylko właśnie od środka, bo z wstanie od środka, z tego mroku śmierci. Wyrywa nas i prowadzi ku pełni szczęścia, ku pełni doskonałego życia, życia wiecznego w Jezusie. I możemy dzisiaj sparafrazować te słowa Hioba, te słowa Psalmu. Tak, uczynił cud dla umarłych. Cienie wstały i wstaną, by go wielbić. W grobach sławi się Jego łaskę. Może nawet nie tyle w grobie Pańskim, który jest rzeczywiście pusty, ale przecież. W każdym kościele za rogiem, w pobliżu jest żywy Bóg, jest żywy Bóg w Eucharystii. I tam też możemy go, możemy go sławić, i tam możemy sławić zmartwychwstanie, bo zmartwychwstanie jest ostatecznym probierzem naszej wiary i nadziei. Zmartwychwstanie, wiara w to zmartwychwstanie, i to jak przeżywamy trudności, jak przeżywamy może odejście kogoś, kogoś bliskiego w uzasadnionym bólu i lęku, ale czy w. Też z tą najgłębszą, podstawową nadzieją i wiarą w zmartwychwstanie. Uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa też nie widzieli, też nie dostrzegali go. Na przykład w Emaus też mogliby powiedzieć: Nie widzę go, chociaż przychodzi, mija, a dostrzec nie mogę. Proszę dzisiaj Pana za siebie, za Was, za ciebie, aby otwierał nam oczy, aby nasze oczy. Z naszych oczu opadały łuski, tak jak opadły z oczu uczniów w Emaus, żebyśmy zobaczyli Pana, który dzisiaj przechodzi, zmartwychwstały i żyjący. Obok nas z nami. Czytamy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. To jest osiemnasty rozdział, kiedy Pan Jezus mówi o Królestwie Niebieskim i o tym, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. Jeżeli sobie sięgniemy chwilę wcześniej do Ewangelii Mateusza, do piątego rozdziału, tak znacznie wcześniej, wtedy, kiedy zaczyna się kazanie na górze, kojarzymy bardzo dobrze ten tekst z błogosławieństwami, kiedy Pan Jezus mówi: Błogosławieni jesteście. E, cisi, błogosławieni jesteście wy, którzy się smucicie, błogosławieni jesteście wy, którzy nie macie chleba, błogosławieni jesteście wtedy, kiedy was prześladują. E, to może nas dziwić, e, takie stwierdzenia Pana Jezusa, że błogosławieni, szczęśliwi jesteście. Czy szczęście polega na tym, że się smucę, czy szczęście polega na tym, że, e, że nie mam chleba, czy szczęście polega na tym, że mnie prześladują? Takie bardzo dziwne stwierdzenia Pana Jezusa, które pokazują jakiś porządek Królestwa Niebieskiego. I dzisiaj Pan Jezus mówi, że w Królestwie Niebieskim największy jest ktoś, kto jest jak dziecko, największy jest ktoś, kto jest właśnie uniżony jak dziecko. To stwierdzenie też nas może bardzo dziwić, podobnie jak tamte skazania na górze, ale to jest zupełnie inna logika. To nie jest logika tego świata. I chociaż nas to może dziwić, i chociaż może nas to. Nawet być może jakoś oburzać, że jak to. Przecież żyjemy w takim świecie, że tak nie jest. Żyjemy w takim świecie, że to się wcale nie sprawdza, że wiemy, że tak nie jest, że ten świat jest zupełnie inaczej ułożony, uporządkowany, panują w nim zupełnie inne zasady i reguły. To to Słowo Boże jest dla nas też takim wezwaniem do tego, żeby w tym świecie, i w codzienności i w rzeczywistości naszego życia odkrywać Bożą mądrość. Bożą mądrość, która nie jest mądrością tego świata, ale jest mądrością Bożą. Jest taką mądrością, według której być może ten świat nie jest ułożony, ale ostatecznie zgodnie z którą też Pan Bóg działa w tym świecie. Pomimo tego, że być może tego działania nie widzimy, pomimo tego, że być może to działanie nie jest takie oczywiste, jednoznaczne, ale ta, ta mądrość Boża, którą być może tak, tak nie widać, i ta mądrość Boża, która tak być może się nie ujawnia na pierwszy rzut oka, to jest taka rzeczywistość, do której nas wzywa Ewangelia którą mamy też nieustannie odkrywać i nieustannie zgłębiać też, chociażby właśnie przez, przez rozważanie Słowa Bożego. Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów.